Na zaproszenie posłanki lekarza Haliny Szymiec-Raczyńskiej do Dzierżoniowa przyjechała profesor Alicja Chybicka, dziecięcy onkolog i pediatra, która spotkała się z rodzicami, nauczycielami i młodzieżą. Celem spotkania było pokazanie wszystkim zaproszonym gościom, że wczesne wykrycie choroby nowotworowej nie jest wyrokiem. Problematyka nowotworów, w ogóle nie tylko u dzieci, ale nowotworów u dorosłych, to jest sprawa, która obejmuje całe społeczeństwo. Dzieci chorują na nowotwory coraz częściej. W związku z tym od poinformowania rodziców, nauczycieli o wczesnych objawach chorób nowotworowych jest jak gdyby taką szansą na to, że dorośli szybciej zobaczą, że coś jest z dzieckiem nie tak. Była sytuacja, kiedy 13-letni chłopak miał nowotwora jądra ważącego 1,5 kg i nikt ani w domu, ani w szkole nie zwrócił na to uwagi. Gdyby to dziecko, gdyby otoczenie wiedziało, jakie są objawy, ten chłopiec by dzisiaj żył. Ten 13-letni chłopak nie żyje. Nikogo nie interesowało, że nie rozbiera się na WF-ie, że nosi dziwne spodnie, że słabnie. Po prostu nikt na to nie zwracał uwagi. Więc myślę, że uczulenie rodziców, uczulenie nauczycieli, nauczenie ich wczesnych objawów chorób nowotworowych spowoduje, że wykryjemy te nowotwory dużo wcześniej. Profesor Alicja Chybicka, kierownik Katedry i Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej Akademii Medycznej we Wrocławiu, jako senator uświadamia społeczeństwo, że Polska kocha swoje dzieci i na ich zdrowiu zależy jej przede wszystkim. Korzystamy z tutaj przyjazdu pani profesor, żeby nauczyć i uczulić i rodziców, i nauczycieli wczesnego wykrywania, żeby tych nowotworów w tych wczesnych grupach, jedynkach, dwójkach było jak najwięcej. To, tak, ja muszę powiedzieć, że mam jeden wielki sukces zanotowany. Kiedyś po takim szkoleniu, już nie pamiętam, czy to było 9 liceum, czy 14 we Wrocławiu, na takiej sali czysto osobowej, dwukrotnie miałam wykład, jeden z chłopców wymacał sobie, także nawet warto jest szkolić również młodzież samą, wymacał sobie węzeł za obojczykiem, a powiększenie węzła tutaj to jest 99%, że jest to nowotwór, bo tutaj węzłów normalny człowiek nie ma i okazało się, że to była ziarnica złośliwa, pierwsze stadium, które naprawdę widziałam jeden raz w życiu poza książką. Nam profesor Chybicka opowiedziała o metodach badań profilaktycznych. Najważniejszą metodą na to, żeby wcześniej rozpoznać nowotwór, jest kontakt z własnym dzieckiem. To, co ja mogę powiedzieć po 39 latach pracy w klinice onkologii, większość moich dzieci skarży się na to, że właściwie to chciała powiedzieć mamie, że coś złego się dzieje, ale kiedy rano wstawała czy wstawał, to mamy już nie było, a kiedy rano się kładł, to jeszcze jej nie było z pracy. A jeśli w ogóle ten kontakt z dzieckiem był, to polegał on głównie na tym, żeby posprzątało, powiedziało, co było w szkole, odrobiło lekcje, natomiast nie było takiego zwanego wysłuchania. A nowotwór niestety niejedno ma imię, jest skąpo objawowy lub bezobjawowy. I trzeba bardzo dokładnie znać własne dziecko, bardzo dokładnie je obserwować i wtedy jest wiadomo, czy dany objaw jest objawem choroby nowotworowej. I druga sprawa, nie wolno sobie ignorować tego, co dziecko zgłasza i co dziecko mówi. Najczęściej nowotwór rozwija się przez ludzką nieuwagę. Drugim problemem jest brak pieniędzy na badania, a diagnoza zazwyczaj zostaje postawiona dopiero wtedy, gdy nowotwór jest już zaawansowany. W Polsce świadomość ludzi dorosłych nadal jest bardzo mała. Zapłaciliśmy OBOP-owi, żeby zrobił takie badania i okazało się, że tylko 30% Polek i Polaków wie, że jak dziecko guz gdzieś wyrośnie, to jest to być może nowotwór. No to ja nie wiem, co 70% sobie myśli, że to ozdóbka. I muszę powiedzieć, że kiedy odbywają się tego typu akcje, a potem na przykład jest Biała Niedziela u nas w klinice, to zjawia się masę matek z dziećmi, które mają różne gdzieś tam narośla, guzki, guzy. Czyli jeśli dziecko je, śpi i biega, a ma gdzieś guz, to ja nie wiem, prawdopodobnie, no może to przesadzam z tą ozdóbką, ale być może ludzie myślą sobie, że tak go Bozia ustroiła i takie to dziecko ma być. No a to niestety, nawet jeżeli dziecko przychodzi z czymś na świat, to w każdej chwili może zezłośliwieć. I każdy guz musi budzić niepokój onkologiczny. Nie każdy jest złośliwy, bo jest wiele nowotworów niezłośliwych, ale no na to trzeba najbardziej uważać. Co powinno zatem zaniepokoić rodziców? Generalnie wszystko, co odbiega od normalnego przebiegu, infekcji, choroby jakiejś, na przykład alergii. Dla nas typowe jest dziecko, które ma długie lata leczoną alergię, szczególnie taką w układzie oddechowym, kaszle, dostaje sterydy.
No to jak kaszle, to nawet lekarz alergolog często potrafi tak zrobić, że no myśli, że to leczenie jest nieskuteczne, zmienia raz, drugi, trzeci, ale zdjęcia nie zrobi. I robi je po jakimś długim czasie, się okazuje, że jest wielki guz wśród piersiu, bo to na tle innej choroby też może się pojawić nowotwór. Czy też na przykład infekcja. Gorączkuje dziecko i gorączkuje i ani się nie poprawia po antybiotach, nie poprawia się po prostu po niczym. Bo sam nowotwór też potrafi dać temperaturę. I właściwie w zależności od tego, gdzie on jest, może dać objawy z każdej części naszego ciała. Często się zdarza, że pediatrzy nie chcą skierować matki z dzieckiem na dodatkowe badania. Jednak profesor zapewnia, że szkolą tak lekarzy, by nikt nie odsyłał rodziców z kwitkiem. A kto jak nie najbliższa rodzina zauważy w nas coś niepokojącego. Ja dzisiaj miałam wykład taki dla studentów i właśnie im mówiłam, że jeśli zestawi się połówkę twarzy każdego z nas, moją, pani, to wyjdą dwie jakby różne twarze, bo każda ma troszeczkę inny układ ust, oczu, tu opada kącik. To jest często jeden z pierwszych objawów choroby nowotworowej. I tylko matka zobaczy, że u dziecka coś się zmieniło, bo dla nas każda twarz może być lekko asymetryczna i ona tak naprawdę jest, bo każdy się trochę inaczej krzywi po jednej i po drugiej stronie. A zatem ja uważam, że to jest niedopuszczalne, żeby lekarze, i mam nadzieję, że robią to coraz mniej, bo Polskie Towarzystwo Pediatryczne na wszystkich szkoleniach mówi lekarzom, że nie wolno sobie ignorować żadnych objawów, dlatego że choroby nowotworowe są pierwszą przyczyną śmierci wśród wszystkich chorób. To jest walka o życie, a nie o zdrowie i że to w ten sposób odbiera się dziecku szansę na życie. W Polsce rozpoznawalność nowotworów w pierwszym i drugim stadium jest wciąż niewielka, natomiast ten procent rośnie, gdy mowa jest o trójkach i czwórkach. Leki jednak są dostępne, tak jak i we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Poza lekami, które pozostają w badaniach klinicznych i takimi, których nie da się ściągnąć za żadne pieniądze, takich właśnie jak anty-GD2, gdzie firma ich sprzedać nie chce, oferuje tylko wejście do kraju z taką próbą niesponsorowaną kliniczną i jest problem prawny, ażeby to się stało. I efekt jest taki, że my szukamy pomocy w krajach Unii Europejskiej i wszystkie dzieci z kliniki, które mam zaszczyt kierować, jadą. Z wyprzedzeniem zbieramy pieniądze i rzeczywiście to podnosi zdecydowanie wyleczalność tego konkretnie nowotworu. Z innymi lekami są przejściowe problemy z ich refundacją, ale generalnie rzecz biorąc polskie dzieci mają dostępność do takich leków jak dzieci w Unii Europejskiej. Dlatego są takie same wyniki. W pracy lekarza najważniejsze jest to, by uratować każdego chorego pacjenta. Zdarza mi się, że w samolocie mi się ktoś na szyję rzuca i mówi, że to ja, Ania, ale jakaś kobieta taka już w pewnym wieku, no jak mówię, po 39 latach, to dodajcie 39 lat do dziecka, które wtedy miało tam ileś, to już jest starsza osoba, jakby nie było. No i się okazuje, że faktycznie jest wyleczona. Ostatnio właśnie z dwoma córeczkami leciała nasza pacjentka. Także sukcesy są duże, ale w onkologii to niestety jest tak, że to jest dużo sukcesów, ale kiedy ja zaczynałam pracę w 75 roku, to było 15% wyleczalności, w związku z czym wiele dzieci opuściło ten świat na moich rękach i to jest straszne. Od października posłanka Halina Szymiec-Raczyńska spotyka się z młodzieżą gimnazjalną i licealną, z którą rozmawia o seksie, antykoncepcji, chorobach, a przede wszystkim o wzajemnym szacunku wśród młodych ludzi. W 2011 roku z inicjatywy posłanki Świdnickiego Stowarzyszenia Amazonek, m.in. w Wałbrzychu, Świdnicy i Nowej Rudzie w ramach akcji Mam haka na raka, mogliśmy obejrzeć wystawę niezwykłych zdjęć Amazonki 2011.